Witam serdecznie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do wspólnego przygotowania sufletu serowego. Jest to danie, które błyskawicznie wyrasta w piekarniku. Jest lekkie jak chmurka, chociaż niestety to tylko pozory, bo kalorii ma całkiem sporo. Świetnie smakuje. Taki suflet serowy można podać jako starter albo przystawkę do głównego dania. Świetnie sprawdzi się też w roli przekąski imprezowej. Zapraszam! Masło rozpuszczam w rondelku na niewielkim ogniu. Dosypuję mąkę i cały czas mieszając robię zasmażkę. Do zasmażki wlewam mleko, dosypuję sól i pieprz, dokładnie mieszam i doprowadzam do wrzenia, tak żeby wszystkie składniki połączone razem zgęstniały i powstał beszamelowy sos. Ser żółty bardzo drobno kroję nożem albo ucieram na tarce o grubych oczkach. Dodaję do sosu beszamelowego i dokładnie mieszam. Oddzielam żółtka od białek, żółtka dodaję do sosu. Znowu dokładnie mieszam. Potem lekko studzę. Do białek dosypuję odrobinę soli i ubijam na sztywną pianę. Stopniowo i w niewielkich ilościach dodaję białka do masy serowo-żółtkowej. Cały czas delikatnie i dokładnie mieszam. Masę na suflet przekładam do kokilek wysmarowanych masłem. Po wierzchu posypuję świeżo utartą gałką muszkatołową i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na 40 minut. Absolutnie nie wolno otwierać piekarnika w trakcie pieczenia. Suflet będzie wyrastał naprawdę szybko, ale równie szybko może nam opaść. Pozytywni kucharze, jeśli podobał Wam się mój film, zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, oceniania filmu i zostawienia komentarza. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Życzę smacznego!